Witam serdecznie na kanale Beard Tarot. Dzisiaj zrobimy bonusowe czytanie jeszcze przed rokiem 2024 i zobaczymy, jakie energie odchodzą od Was, zostają w starym roku, a jakie energie pojawią się w nowym roku. Są to czytania niezależne od czytań miesięcznych, które niedługo pojawią się na moim kanale. Dzisiaj zrobimy czytanie dla znaku zodiaku rak i zobaczymy, jak te energie będą się chciały dla Was tutaj pokazać. Proszę pamiętać, że jest to odczyt ogólny. Nie ma możliwości, by w pełni rezonował z każdym, więc proszę tylko wziąć to, co pomaga, działa, rezonuje w Waszej osobistej sytuacji, a to, co nie ma wpływu na Was, to należy odrzucić. W pierwszej kolejności wyciągniemy sobie jedną kartę dla raczka, co zostaje w starym roku. Dla raczka, jaka energia pozostaje w starym roku. Okej. To karta spełniających się życzeń, więc możliwe, że już w starym roku zapoczątkowaliście dla siebie szczęśliwy, pozytywny okres. Może zamanifestowaliście jakieś przyjemności, zadowolenie, satysfakcje. Może już w starym roku lub z końcem starego roku Wasze życzenia powoli zaczynają się spełniać. Karta mówi o tym, że zapoczątkował się w roku 2023 jakiś sukces. Może ukończyliście jakiś projekt, zrealizowaliście swoje marzenia i cele i to jakby procentuje teraz na kolejne miesiące. To szczęście, satysfakcja, być może również dobre zdrowie. I karta przypomina też o konieczności trzymania się do korzystnych uczuć wynikających z zaakceptowania, otrzymywania tego, o co prosiłeś lub do czego dążyłeś. I one jakby przydadzą Ci się w przyszłości, kiedy będziesz potrzebował inspiracji, pozytywnej energii. Być może również w tym, przepraszam, starym roku udało Wam się uleczyć jakieś wspomnienia z przeszłości, które trzymały Was bardzo mocno, więc jakby to odchodzi już do przeszłości. Nie będą Was więcej dręczyły, męczyły różnego rodzaju wspomnienia, nie będziecie jakby zakładnikami tego uczucia, tego czasu również. Być może przebaczyliście sobie lub też innym osobom i jesteście otwarci na to, żeby mieć jasne cele, jasne pragnienia, żeby otworzyć swoje serce również na tą pozytywną energię. Zobaczmy w takim razie, co do Was przyjdzie w nowym roku. I wyciągniemy jedną kartę z drugiej talii z tarota anielskiej mądrości.
w nowym roku mamy asa mieczy, a więc tutaj przede wszystkim pojawią się nowe pomysły, nowe możliwości. Uda Wam się pokonać wszelkie trudności, które mogą pojawić się na Waszej drodze. Tutaj również w tej karcie jest ważna komunikacja, ważne porozumiewanie się z otoczeniem wokół siebie, komunikacja bardzo jasna i bardzo precyzyjna, kierowanie się również logiką, obiektywizmem. Tu jest też ogromna wiara w pokonywanie wszelkich przeszkód i przeświadczenie, że jesteśmy w stanie bardzo wiele zrobić, bardzo wiele zdziałać. Tu są początki nowych przedsięwzięć, nowych pomysłów lub też starych jakichś działań, pomysłów, które zostały zapoczątkowane jeszcze w poprzednim roku, a które mogą być teraz w jakiś sposób udoskonalone przez Was. Ta karta nawołuje również do tego, aby wyrażać się bardzo jasno, kiedy będziesz dzielił się swoimi pomysłami z innymi osobami. I pamiętaj również o tym, że prawdopodobnie w miarę upływu czasu trzeba będzie również popracować nad kształtem swoich planów. Tu jest też w tej karcie wskazane, że warto podchodzić strategicznie, planować swoje kolejne kroki. Tu również zaznacza się bardzo mocno, że obrane w tym roku cele będą długoterminowe. Być może znajdziesz również inspirację do działania i karta również nawołuje do tego, żeby otworzyć się na te wyzwania, które mogą się pojawić. Mogą być oczywiście jakieś nieznaczne przeszkody, ale w karcie asa mieczy uda Wam się pokonać wszelkie trudności, więc jest to początek jakiejś Waszej podróży, ujrzenie też właściwej ścieżki działania, przebudzenie się również na zupełnie innym poziomie i bardzo jasna, klarowna perspektywa przyszłości. Zobaczmy jeszcze dwie karty z przesłań. Jakie przesłanie dla Raczka na nowy rok? Właśnie w tej karcie mamy stopniowe, długotrwałe dochodzenie do sukcesu, ale poprzez trzymanie się pewnych reguł, pewnych zasad, pewnych norm. Również ważne w tej karcie jest planowanie wszystkiego w sposób strategiczny. Robienie długofalowych planów. Co dla Raczka jeszcze z kart wyroczni? Co dla Raczka z kart wyroczni mamy? Dobrze. Proszę, kartę Słońca. Czyli tak jak mówiłam, w tej karcie mamy przestrzeganie przede wszystkim zasad społecznych, poszanowanie zwyczajów, które panują w danej kulturze, w rodzinie również.
tu ważne jest także, żeby szanować indywidualność drugiej osoby, z którą będziecie mieli do czynienia, postępować z zasadami, nie łamać ich, nie wywierać również presji do innych, starać się dostosować do pewnych reguł, które mogą się w waszym życiu na daną chwilę pojawić. Więc jakby nadszedł czas, żeby nauczyć się pewnych zasad, pewnych praw, dostosować się do nich zamiast buntować się albo lekceważyć je. W drugiej karcie mamy mowę o tym, że przed wami są nowe początki, wielka kreatywność. Słońce przynosi ogromne błogosławieństwo i te błogosławieństwa są skierowane dla ciebie. To jest twój czas na nowy początek, nowe światło w twoim życiu, nową inspirację, również osobisty rozwój. Więc zobacz jakby swoją przyszłość, którą chcesz stworzyć i przyjmij to, że teraz właśnie słońce świeci nad twoimi intencjami. Dam wam jeszcze jedną kartę, może z anielskich kluczy na zakończenie. Więc okres przede wszystkim dużego działania, dużej kreatywności, pomysłowości i do takie plany bardzo dalekosiężne, tak, długoterminowe. Ale widać, że już coś w starym roku było tutaj zapoczątkowane. Bądź dobrej myśli. Taki mamy klucz anielski dla was. Dziękuję wam serdecznie, drogie raczki, i zapraszam na czytania miesięczne, które niebawem pojawią się na moim kanale. Życzę wam dużo zdrowia, uśmiechu i do zobaczenia.